Witam, witam. Jestem tu ponownie dzisiaj ze świetnym filmem Ozge Gurel i Ken Yaman. Moi drodzy obserwatorzy, aktorka Ozge Gurel i Ken Yaman znów są w porządku obrad. Ozge Gurel jako aktorka przechodzi niespodziewany proces na śniegu. Ozge Gurel, którego popularność wzrosła w ostatnich latach i zyskała dużą rzeszę fanów za granicą, pojawił się ostatnio w serialu akcji Sipahi. Ozge Gurel, która ponownie wybrała projekt telewizyjny w 2020 roku, dwa lata po krótkotrwałym serialu komediowym Mar. Ron, nie mogła znaleźć tego, czego szukała w serialu Sipahi. Nowy projekt Ozge Gurla, który po raz pierwszy pojawił się w serialu akcji, spotkał się z dużym uznaniem fanów słynnej aktorki. Jednak ze względu na złe oceny serialu projekt zaczął być anulowany na 8 odcinków. W obsadzie serialu wzięli udział Kan Yildirim, Ozge Gurel i Kerem Alisik. Powrót Ozge Gurel na ekrany po długiej przerwie nie był taki, jak się spodziewała, ale ostatnio stary serial odnosi ogromny sukces. W 2017 roku serial Pełnia Księżyca z Ozge Gurelem i Kanem Yamanem w rolach głównych i głęboko poruszający publiczność odniósł znaczący sukces za granicą, a serial Dot Full Moon przyciągnął większe zainteresowanie za granicą. Seria Full Moon, reklamowana jako słodko-gorzka, odniosła ogromny sukces w branży. Źródła z branży seriali Full Moon podają, że międzynarodowa sprzedaż serii dotarła do 70 krajów i jest to ogromny sukces. Wielki sukces serialu komedii romantycznej Pełnia Księżyca sprawił, że Ozge Gurel zyskał uznanie szerszej publiczności. Nie umknie jednak uwadze fakt, że aktorowi nie udało się w ostatnim okresie osiągać zbyt udanych wyników w projektach telewizyjnych. Po serialu Always słynnemu aktorowi udało się powrócić na ekran telewizyjny ze wspaniałym duetem Mar. Falls i serialem Sipahi. Ozge Gurel, która zasłynęła dzięki cyfrowemu serialowi Dreams and Live, pojawia się jako jedna z najciekawszych nazwisk dotyczących tego, co będzie robić w nowym sezonie. Zaprezentujemy Wam nowe posty z nowego życia i nowego projektu Ozge Gurla, żegnajcie!